Jak już powiedziałem, kochani, bardzo się cieszymy z tego, że możemy być w gronie braci i sióstr, w obecności także naszego Pana i karmić się tym, co On chce do nas, co on chce do nas mówić. Przywożę Wam bardzo serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia ze zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tychach. Pracujemy tam od niespełna czterech lat. Najpierw był to punkt misyjny, Kościoła w Oświęcimiu, a od dwóch lat, czy ponad dwóch lat, troszkę już funkcjonujemy jako, jako zbór. Jesteśmy taką małą społecznością, jest nas może z dziećmi, razem około czterdziestu, ale wierzymy, że. Pan ma wielki plan dla tego miasta. To miasto liczy około 120 tysięcy mieszkańców. I niwa jest wielka, żniwo wielkie. I wierzę, że Pan też chce, aby robotnicy zakasali rękawy i szli głosić Ewangelię, póki trwa dzień, póki jest czas, póki trwa Czas łaski. Łaska Pana trwa na wieki, jak słyszeliśmy tutaj na początku. Yy, słowo z Psalmu setnego, a Jego wierność z pokolenia w pokolenie. To wspaniałe słowo, kochani słowo zachęty dla każdego z nas. Ale jak jest z nami? Jak jest z naszą wiernością? Wierność Pana trwa z pokolenia w pokolenie. A jak jest z naszą wiernością, z naszą wiarą? Jak my reagujemy na tę Jego łaskę, na tą Jego wierność? Chciałbym, kochani, poruszyć dzisiaj wspólnie z Wami taki temat dotyczący właśnie wiary. Wiary. Czym jest wiara w Twoim życiu? Co ona oznacza dla Ciebie? Czy ona jest ważna? Czy ona jest nieważna? Czy ona jest mniej ważna? Czy bardziej ważna? Temat z jednej strony wydawać by się mogło pospolity, bo któż z nas nie wie, co to jest wiara, śmiem twierdzić, że, że wszyscy, każdy z nas tutaj obecnych, wiarę uważa za coś, co go określa jako człowieka o ustalonym światopoglądzie. Wiemy wszyscy, że chrześcijaństwo opiera się. Na wierzę, że chcąc przyjść do Boga, musimy najpierw uwierzyć w to, że on istnieje. Myślę, że z tym nie mamy problemu, że potrafimy z pamięci, może nawet niektórzy zacytować tą biblijną definicję wiary, która, jak powiada, Boże słowo jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I dzięki Bogu, że znamy, kochani, ten fragment, że jest on dla nas jasny, że go przeżywamy, że go doświadczamy, że doświadczamy tej pewności, tego przeświadczenia. Każdy z nas wierzy, że tak jest w naszym życiu. Ale gdzieś chciałbym wspólnie z Wami, jak powiedziałem, zastanowić się nad tym, dlaczego wiara jest ważniejsza i od czego jest ważniejsza. Nie wiem, czy macie może jakieś pomysły. Wiecie, chciałbym, jak zwykle to robię, odwołać się dzisiaj do, do mo, w mojej usłudze bezpośrednio do Biblii. Do żywego słowa, które jest prawdą, które jest pochodnią moim stopą, które jest pokarmem dla mojego ducha. To słowo, kochani, jest źródłem jedynej prawdy. Źródłem jedynej prawdziwej mądrości, która płynie z góry od samego Pana, nie zmysłowej, nie, moglibyśmy powiedzieć często nawet, jak mówi Jakub, demonicznej, przyziemnej, ale takiej, która jest czysta. Tym źródłem jest Słowo Boże, tym źródłem jest Biblia. Ktoś powie wiara wiarą, ale chyba ważniejsza jest miłość, bo przecież. Ona, jak mówi to Paweł Apostoł w liście do Koryntian, do Kolosan jest spójnią doskonałości. To miłość jest tym najważniejszym, czy tym pierwszym ze składowych czynników owocu ducha. To po tej wzajemnej naszej miłości świat ma nas poznać, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To miłość ma Prowadzić nas do tego, czy pomagać nas tym, że będziemy znosić, czy akceptować jedni siebie, jedni drugich i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest ważne wszystko, kochani. Miłość jest bardzo ważna. Ale tak sobie pomyślałem, kiedy studiuję Biblię, kiedy czytam Boże Słowo, kiedy czytam dzieje apostolskie, kiedy czytam listy. Że z tą miłością niejednokrotnie nawet pierwszy kościół miał problem. Temu tworowi ukształtowanemu, chciałoby się powiedzieć, rękami samego pana Jezusa przysparzało to wiele problemów, ukazywanie miłości. Przypatrzmy się apostoło. I chciałbym wam powiedzieć, że nie mam na myśli tutaj. Tych ludzi, którzy chodzili z Jezusem, bo oni jeszcze nie byli przemienionymi wtedy. To jeszcze nie był Kościół. Jezus powiedział, że dopiero zbuduje swój Kościół. Ale mam na myśli tych ludzi, którzy, którzy byli uczniami Jezusa Chrystusa po jego wzniesieniu, którzy przeszli z Nim w ten nowy wymiar życia, doznali chrztu w Duchu Świętym, byli Jego świadkami. Zobaczcie. Jak w ich wykonaniu często wyglądała miłość. Nie zawaham się użyć tego sformułowania, że bardzo skromnie, nieraz nieudolnie sobie z tym radzili. Bo gdyby było inaczej, to, to przecież nie potrzeba by było tylu napomnień, takiej zachęty. A przecież, jak wiemy, w łonie samych apostołów powstawały niesnaski. Paweł musiał dochodzić swoich praw jako apostoł. Nie był przez wszystkich akceptowany, no bo przecież On nie chodził z nami wraz z Jezusem. A kto wie, czy On się tak naprawdę nawrócił, bo my pamiętamy, co On czynił jeszcze nie tak dawno. Piotr nazywa go nasz umiłowany brat Paweł, ale czyni to tylko na odległość. Zdarzały się kłótnie, różnice zdań, poglądów i wiele, wiele innych kwestii, czego są, jak powiedziałem, dowodem napomnienia, jakie. Kieruje apostoł Paweł do społeczności. Kochani, ja nie mam zamiaru dzisiaj niczego negować, ani głosić jakiejś innej Ewangelii, jakiejś innej teologii. Chciałbym tylko uświadomić nam wszystkim na nowo, a sobie najbardziej, że póki tu żyjemy na tej ziemi, wiara jest ważniejsza od wielu innych rzeczy, które my, jako ludzie wierzący, nieraz nie. Stawiamy przed pojęciem wiary, stawiamy na pierwszym miejscu, ponad jej istotą. Dlatego właśnie, wiecie, co zauważyłem, przypatrując się Pierwszemu Kościołowi, zobaczyłem, że tym, na co kładł on największy nacisk, to była wiara. Wiecie, dotarło w końcu do nich to, czego przez cały czas próbował ich nauczyć, Pan Jezus Chrystus, ich Mistrz, że owszem, fajnie jest, jeżeli chodzimy w oglądaniu, fajnie jest być nastawionym na branie, że miło jest, kiedy wszyscy wokół mnie kochają. Ja nie muszę wszystkich kochać, ale mnie powinni wszyscy. Fajnie jest, kiedy przyklaskują moim pomysłom, doceniają moją pracę. Szanują mnie jako wierzącego, porządnego człowieka, przyzwoitego, który zawsze mówi prawdę, chociaż jest często niepopularna i niewygodna. Fajnie jest, ale chciałbym wam powiedzieć, że to jest utopia. To znaczy, nie to jest utopią, że mamy być prawi i szczerzy, ale utopią jest to, że świat a zaryzykuje stwierdzenie, że i Kościół będzie nas z tego powodu szanował. Drodzy, jest wielu ludzi prawych, szczerych, poza Kościołem, w tym świecie, i wcale nie jest im potrzebne do tego chrześcijaństwo. Jest wielu ludzi współczujących, miłosiernych, ofiarnych, którzy postępują tak z pobudek zgoła innych niż te, które kierowały Jezusem i które, mam taką nadzieję, kierują też nami. Sam mam przynajmniej kilku, tak zwanych nieodrodzonych chrześcijan, znajomych, przyjaciół, czy wręcz są to ateiści, którzy mnie jako wierzącego, muszę to powiedzieć, z bólem zawstydzają. Nie mnie jednak osądzać ich. Ale to, co chciałbym Wam dzisiaj przekazać, kochani, to kwestia wiary, która jest ważniejsza. Kwestia wiary, która jest ważniejsza. Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, szukał czego? Szukał wiary. Kiedy ją znajdował u kogoś, w jakimś człowieku, nawet jak ona była taka malutka jak ziarno gorczycy, to wtedy jego serce napełniała radość. Wielka jest Twoja wiara, niewiasto, powiedział. Nawet w całym Izraelu takiej nie znalazłem. Idź i niech się stanie według Twojej wiary. Nie bój, nie bój się, tylko wierz, mówi innym razem do przełożonego synagogi. O małowierny! Wypomina Piotrowi, który po wyjściu z łodzi, chcąc iść w kierunku Jezusa, zaczyna toniąć. Dlaczego zwątpiłeś? Dlaczego zwątpiłeś? A w Ewangelii Marka czytamy, że po swoim zmartwychwstaniu, kiedy zastał uczniów zgromadzonych, ganił ich za co? Nie za to, że go zostawili w chwili próby. Nie za to, że się rozproszyli. I wrócili do swoich zajęć nie za to, że się bali i zamykali się na klucz. Nie. On ganił ich za to, że nie mieli wiary. A o co pyta sam siebie, Pan Jezus Chrystus, kiedy mówi, że przyjdzie powtórnie na tą ziemię? Nad czym się zastanawia? Czy znajdzie pokój? Czy może chodzi o miłość, która ma, która ma przepełniać? Serca wszystkich ludzi, czy będzie szukał radości, tryskającej z serc zbawionych dusz? Nie. On się zastanawia, czy na tej ziemi znajdzie wiarę. Kochani, spróbujmy sobie każdy z nas odpowiedzieć raz jeszcze na to pytanie, czym jest wiara? Czym wiara jest dla mnie? Jakie miejsce zajmuje w moim życiu? Wiecie, to są ważne pytania, kochani. A odpowiedzi na nie. Są jeszcze ważniejsze. Dla mnie i dla Ciebie. Bo tak łatwo jest powiedzieć Panie, wierzę! Panie, wierzę! Panie, ja w to wierzę! Ale często zaraz potem musimy się ugryźć w język i powiedzieć Pomóż memu niedowiarstwu. Błagać Panie, pomóż memu niedowiarstwu. Tak łatwo jest, wiecie, budować wiarę na tym, co oglądają moje oczy. Na tym, kiedy Poproszę Boga o coś i to tak zadziała, jak byśmy powiedzieli dziś pytanie, dziś odpowiedź. Wtedy jest łatwo. Wtedy nasza wiara wzrasta. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego Abraham został nazwany ojcem wiary? Czy dlatego, że wierzył we wszystko, co powiedział Bóg tak bezwarunkowo, nie wątpiąc w swoim sercu? Wiemy, że były sytuacje, kiedy nie do końca tak było. Często brał sprawy, bo moglibyśmy powiedzieć, w swoje ręce. Czy dlatego, że potrafił swoimi modlitwami sprawić, że Bóg natychmiast go wysłuchiwał? Nie. Bo obietnica, która była mu dana, wypełniała się przez długie lata. To nie było z dnia na dzień. Czy dlatego, że nie popełniał błędów? Był nazwany Ojcem Wiary? Ci, którzy znają jego biografię, mogą powiedzieć, że czy wiedzą doskonale, że tak nie było. Że był tak jak każdy inny człowiek. Nie był pozbawiony błędów. Czy może dlatego stał się Ojcem Wiary, że, że sam siebie takim. Nazwał i mówił, ho, ho, moje dzieci, w sprawach wiary, to ja jestem tutaj największym ekspertem. Nie, musimy sobie powiedzieć, że nie. Wiecie, co to sprawiało, że wzrastała jego wiara, że został nazwany ojcem wiary? To były te doświadczenia, to były te przeżycia, to były te trudy. To były te długie dni, miesiące i lata oczekiwań na spełnienie się Bożej obietnicy. To wszystkie te próby sprawiały, że krok po kroku budował swoje zaufanie, poddanie się Bogu, budował swoją wiarę. Kochani, ja myślę, że Abraham był pierwszym, który tak naprawdę zrozumiał, że wiarę należy łączyć z różnymi próbami. I doświadczeniami, że wiara nic nie ma wspólnego z czarodziejską różdżką, z czymś, co dzieje się automatycznie, z jak z na, za naciśnięciem guzika. On zrozumiał doskonale, kochani, że Bóg Jachwę, jest Bogiem Wszechmogącym, ale, co może ważniejsze, jest Bogiem suwerennym, niezależnym, samowładnym, tym, do którego należy zawsze pierwsze. I ostatnie słowo. Jam jest alfa i omega, mówi Bóg. Początek i koniec. Jestem, który jestem. Amen. Kochani, wiara jest ważniejsza. Ważniejsza od naszych osobistych wizji, od naszych zachcianek. Tak, każdy z nas odbiera ją i słusznie, jako, jako czynnik, który pozwala, pozwala oglądać cuda. Ale czasem wydaje się, że odwracamy jej sens, jej istotę. Pierwszy fragment z Bożego Słowa, który chciałbym, żebyśmy przeczytali, jest zapisany w Ewangelii Marka, rozdział 16, od, wersu, od wersetu 15 do 18. Ewangelia Marka, 16, rozdział, wersety od 15 do 18. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Czy zwróciliście Uwagę, drogie siostry, drodzy bracia. Co w tym fragmencie, w tej wypowiedzi, proroczej wypowiedzi Jezusa jest najważniejsze? Jak się Wam wydaje? Dla mnie najważniejszy jest ten fragment, który powiada, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, ten będzie zbawiony. Ten dostąpi zbawienia, będzie innymi słowy wyratowany, uniknie wiecznego odrzucenia, odrzucenia, wiecznej śmierci, przejdzie na stronę życia, życia wiecznego z Bogiem. Niewiara zaś, niewiara zaś równa się potępieniu. Niewiara jest równoznaczna z potępieniem. A jako coś dodatkowego, kochani, coś, co będzie tej wierze, tej podstawie towarzyszyć to będą pewne znaki. Znaki, które będą potwierdzać, tylko i wyłącznie potwierdzać moją i Twoją wiarę. Czytamy wtedy o czymś, co nazywamy dzisiaj cudami. cudami. Czytamy o czymś, co tak bardzo chętnie chcielibyśmy oglądać, co właśnie nieraz stawiamy na pierwszym miejscu, co nas fascynuje. Bo człowieka fascynuje, kochani, wszystko, co. Co jest ponadnaturalne, co nie jest z tej ziemi. I bardzo dobrze, bardzo dobrze, że się, że się tak dzieje, kochani, bo Bóg nie jest z tej ziemi i my nie jesteśmy z tej ziemi. Jak powiedział Bóg. Nasza ojczyzna jest w niebie. Ale pamiętacie modlitwę Jezusa? On powiedział, ojcze, nie proszę Cię, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich zachował. Od złego. Ewangelia Jana 17, rozdział, werset 15. Jesteśmy na tym świecie, kochani, po to, żeby zachować wiarę. To jest to, co robił całe życie apostoł Paweł. I przyszedł moment pod koniec jego pielgrzymki, pod koniec jego wędrówki, kiedy sam o sobie mógł powiedzieć, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem. Wiarę zachowałem. Aleluja. A cuda i znaki? Wiecie, to jest coś, co kojarzy mi się z takim produktem, który otrzymujemy przy okazji. To jest coś, co towarzyszy naszej wierze, która powinna być ważniejsza. Kochani. Wiecie, kiedy zapalimy silnik w naszym samochodzie, i kiedy on zaczyna napędzać koła tego samochodu, to mówimy, wszystko działa. Jedziemy, przemieszczamy się. O to chodziło. Do tego jest ten samochód stworzony. On nas przenosi z jednego miejsca do drugiego. Transportuje. A przy okazji, przy okazji niejako, w tym silniku wytwarza się ciepło, które my również wykorzystujemy, chociażby do ogrzania, ogrzania kabiny na przykład. Ale mamy to ciepło pod kontrolą. Instalujemy chłodnicę po to, żeby ten silnik się nie przegrzał. Żeby mógł sprawnie dalej pracować. Bo to jest najistotniejsze. Ten silnik jest najważniejszy. Co nam z gorącego silnika, kochani? Z takiego, który nabierze temperatury, przegrzeje się, woda zacznie się gotować, pojawi się nagle para, wystrzeli korek. Wiemy wszyscy, czym to się skończy holowaniem, wizytę u mechanika. Samochód z przegrzanym silnikiem do niczego nam się już nie przyda, bo jego podstawowa funkcja zawiodła. On już się nie nadaje, on już nie napędza tych kół, on już nie jest zdolny jechać. Podobnie jest z wiarą, kochani, towarzyszącymi jej znakami. Ona jest ważniejsza. Najpierw wiara, najpierw muszę wykrzesać z siebie tę iskrę, którą Bóg dzięki osobie Ducha Świętego chce we mnie widzieć. A później pojawia się to przyjemne ciepło, które potwierdza, tak, to jest prawidłowa droga, to jest Boża droga. Bóg jest ze mną, On działa przeze mnie, On chce czynić wielkie rzeczy, On chce mnie używać. Czy pamiętamy jeszcze definicję wiary? Jest ona przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Kochani Bóg cały czas stara się mnie, we mnie i w Tobie ugruntować takie przekonanie, że wiara jest ważniejsza. Każdy z nas indywidualnie może dokończyć tę sentencję. Ważniejsza jest od czego? W moim życiu. Od moich oczek osobistych oczekiwań, od oglądania cudów, od rozwiązania takich czy innych problemów, od moich osobistych wizji. Oni najróżniejsze rzeczy mogą nam przesłonić ten nadrzędny cel, jakim jest i powinna być w naszym życiu wiara, bo wiara jest ważniejsza. Drogi bracie, droga siostro, jeżeli... Przestawiłeś w swoim życiu te dwie wartości i zacząłeś się tak zachowywać, tak rozumować, że w zasadzie to znaki, cuda stały się dla ciebie ważniejsze. Stały się czymś, za czym zacząłeś się uganiać, czego zacząłeś pożądać. To może być tak w twoim życiu, że niebawem się przegrzejesz, a później ostygniesz gdzieś, gdzieś na poboczu. Wiecie, znaki i cuda są ważne. Nie chciałbym, żebyście mnie źle zrozumieli, ale jeżeli one się nie wydarzają w naszym życiu, jeżeli my za nimi się uganiamy i nic się nie dzieje, to nie miej pretensji do wszystkich wokół. Ale przede wszystkim sprawdź poziom Twojej wiary. Przede wszystkim sprawdź poziom Twojej wiary. Sprawdź, czy ona jest ważniejsza, czy rośnie w wyniku przeżyć. Społeczności podążania za Bogiem? Czy w wyniku tych doświadczeń, które masz, tak jak miał je Abraham, Twoje za zaufanie do, Bogu, do Boga uległo pogłębieniu? Czy czujesz, że jesteś z każdym dniem bliżej Pana? Czy też dzieje się odwrotnie? To jest ważne, kochani. Mówię to z własnego doświadczenia. Zbyt dużo spotkałem ludzi, w swoim życiu, którzy, że tak użyje biblijnego języka, pielgrzymowali w oglądaniu, którzy fascynowali się tym, co nadprzyrodzone, nie pielęgnując jednocześnie swojej wiary. Łukasz 22 rozdział, wersety 31 i 32, Ewangelia Łukasza 22 rozdział 31 i 32. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. To nie są żarty, kochani. To nie jest zabawa w kościół. Chrześcijaństwo to nie jest sielanka. Musimy sobie to jasno powiedzieć, chociaż wiele jest dzisiaj prądów i różnych, bym powiedział odłamów, które tak właśnie próbują reklamować, promować prawdziwe chrześcijaństwo, ale prawdziwe chrześcijaństwo. To jest wiara, wszechmogącego, suwerennego Boga. To jest przeżywanie z Nim tej pielgrzymki, to jest kroczenie za Nim. Chrystus nie uczynił z nas cudotwórców. To tylko On ma moc czynienia cudów. I to tylko On, drogi bracie, droga siostro, ma moc sprawić, że będziesz cud oglądał w swoim życiu. Ale zawsze pamiętaj o tym. Że nie będzie to niczym innym, jak tylko potwierdzeniem Twojej wiary. W przeciwnym razie to się nie wydarzy. Szatan wyprosił sobie, jak czytaliśmy, aby nas przesiewać. I on to robi. Muszę Wam powiedzieć, kochani, że on to robi. Wznieca wiatr. I chce, byśmy, jak czytamy w liście do Efezjan, byli tym wiatrem unoszeni i miotani przez różne oszustwa, przez podstęp, byśmy w efekcie znaleźli się. Na bezdrożach błędu. To jest jego robota. Jego cel, aby mnie i ciebie doprowadzić do utraty wiary. No zobacz, no zobacz. Miało być tak fajnie. Miały się dziać cuda. Kiedy się nawrócisz, miały być, miała być droga usłana różami. A tu co? Wciąż pod górę, wciąż pod wiatr. Co to za Bóg? On o tobie zapomniał. On Cię w ogóle nie kocha. On nie słyszy Twoich modlitw. On Cię nie rozumie. Szatan wyprosił sobie. Ale ja, mówi Pan Jezus, prosiłem za Tobą, aby co? Aby Twoja wiara nie ustała. Aleluja, kochani. Bo ona jest ważniejsza. Bo ona jest ważniejsza niż wszystko inne tutaj na tej ziemi. Ała Panu, kochani, mamy orędownika, którym jest zbawiciel Jezus Chrystus. On rozumie mnie i Ciebie. On rozumie Cię doskonale, bo on sam przeszedł tę drogę. Drogę doświadczenia, drogę odrzucenia, drogę upokorzenia. I on mówi do Boga, ojcze, posil go. Posil. Henryka, posil. Anny, pośl Krzysztofa, wzmocnij go, podnieś jego wiarę, pomóż mu zrozumieć, że przez wiele ucisków musi przejść ten, kto wierzy. Wiecie, jestem przekonany o tym, że tak właśnie zachęcał Bóg dzięki wstawiennictwu. Jezusa Chrystusa, apostoła Pawła, kiedy on musiał przechodzić przez różne próby, przez różne doświadczenia, kiedy musiał się otrząsnąć z, tak, z takiego traumatycznego przeżycia, jakim było kamienowanie. Ja myślę, że tylko dzięki sile z góry mógł Paweł powiedzieć to, co zostało zapisane w XIV rozdziale, rozdziale dziełów, Dziejów Apostolskich, werset 22. On się nie tylko pozbierał po tym wydarzeniu, gdzie, ja muszę powiedzieć szczerze, nie wiem, jak ja bym się zachował, kiedy w moją stronę leciałyby kamienie. On się nie tylko po, po tym wydarzeniu pozbierał, ale jego wiara została pogłębiona. Powiedział sobie, nadal będę głosił Ewangelię, nie poddam się. I szedł, jak czytamy, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając. Aby trwali w czym? W wierze. Aby trwali w wierze, mówiąc, że musimy przez wiele ucisków przejść, aby wejść do Królestwa Bożego. Apostoł Jan w drugim swoim liście z inspiracji Ducha Świętego powiada, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A zwycięstwo, które zwyciężyło ten świat, grzech, śmierć, pokusy to wiara nasza. Czy chcesz, drogi bracie, droga siostro, wieść zwycięskie życie? Czy chcesz zwycięsko wychodzić z prób i doświadczeń? Czy chcesz odnieść zwycięstwo nad tym światem, nad grzechem, nad pokusami, nad samym sobą? Bo nieraz tak musimy walczyć sami z sobą. Pielęgnuj swoją wiarę. Pielęgnuj swoją wiarę, bo ona jest ważniejsza. Ważniejsza niż wszystko inne, póki żyjemy tutaj, na tej Ziemi. Drodzy, istnieją trzy rodzaje wiary albo trzy poziomy takiej relacji z Bogiem. Chciałbym, żebyśmy się im przyjrzeli. Pierwszy poziom to taki, który charakteryzuje się tym, że przychodzisz do Boga, chcesz mieć z nim społeczność i owszem. Chcesz mieć z Nim społeczność, ale czynisz to z własnych, często powiedzielibyśmy egoistycznych pobudek. Chcesz, żeby Ci Bóg błogosławił, żeby Ci się dobrze powodziło. Słowem, szukasz rozwiązania swoich problemów, życiowych problemów, własnych problemów. Twoje traktowanie Boga można by przyrównać do takiego obchodzenia się z bankomatem. Podchodzisz, wystukujesz tam, Twój kod modlitewny i oczekujesz, że niezwłocznie pojawi się taka odpowiedź, która Cię satysfakcjonuje, że dostaniesz to, co jak sądzisz, Ci się należy. To jest takie, powiedzielibyśmy, instrumentalne, przedmiotowe, służebne traktowanie Boga. I muszę Wam powiedzieć, że często ja w moim życiu tak się zachowuję. Często tak właśnie się zachowuje względem Boga. Bóg to rozumie, kochani, bo nas kocha, bo ukochał mnie i ciebie. I chce nam dawać dobre rzeczy. To jest wszystko prawdą, bo przecież te dobre rzeczy ma przygotowane dla nas. Ale on oczekuje czegoś więcej. Jego oczekiwania względem mnie i ciebie idą nieco dalej. Drugi poziom, kochani. To ten, na którym już wiesz, kim ta, tak naprawdę jest Bóg. Już zaczynasz go poznawać. Oczywiście dalej masz problemy. Przychodzisz z nimi do Boga, jako do Ojca Wszechmogącego, ale się nie gorszysz, kiedy słyszysz twardą mowę. Nie tracisz wiary, kiedy właśnie po naciśnięciu tego guzika od razu nie lecą pieniądze, bo wiesz, że poznałeś prawdę. Bo wiesz, do kogo należysz. Bo wiesz, że ta prawda cię wyzwoliła, że jesteś w najlepszym miejscu, że służysz jedynemu, mądremu, wszechmogącemu Bogu. I to jest ten poziom, na którym możesz wyznać, podobnie jak ci, którzy pozostali z Jezusem, kiedy inni dali sobie już spokój i odeszli. Pamiętacie? Pan Jezus ich pyta. Czy i wy chcecie odejść? Wtedy Piotr odpowiada Panie, ale do kogo? Do kogo mam iść? Ty masz słowa żywota wiecznego. To jest ten poziom zaawansowanej wiary, która określa Twoją postawę względem Boga, Twoją relację z Bogiem. Ale to jeszcze nie jest koniec, kochani. Można iść dalej, można się wspiąć jeszcze wyżej. Wiecie, czym się charakteryzuje trzeci poziom? On polega na tym, że zaczynasz patrzeć na sprawy, na to, co cię otacza bożymi oczami. Że zmieniasz niejako swój punkt widzenia i nie patrzysz na to, co cię otacza przez pryzmat tylko i wyłącznie swoich własnych potrzeb i problemów, ale zaczynasz rozumieć, że to wszystko, co się wokół ciebie dzieje, co się dzieje w twoim życiu, to jest wola Boża, że Bóg wie wszystko, że On czyni wszystko najlepiej. To jest ten poziom zaufania do Boga w każdej chwili, w każdej sytuacji, w każdym problemie, że jesteś zawsze w jego rękach. Że On cię chce używać, że On cię te chce też obrabiać, szlifować, polerować, że On stale pracuje nad moim i nad Twoim charakterem, że On nie tylko chce, żebym znał Jego Słowo, ale żebym to Słowo wypełniał, żebym żył tym Słowem, żebym trawił je, żeby było moim pokarmem i budowało moją wiarę. Wiecie, wtedy, kiedy mamy ten poziom, tak bardzo często potrafimy zapomnieć o własnych problemach. I będę mógł postrzegać to swoje życie jako dar od Boga. To po pierwsze. Ale po drugie, będę mógł spojrzeć na to z perspektywy chociażby tych, którzy żyją wokół mnie, moich sąsiadów niekoniecznie brata czy siostry ze zboru tego czy innego. Choć to też jest ważne, ale wiecie, częściej ważniejsze jest to, jak oceniają nas nasi sąsiedzi. Wtedy będę mógł siebie sam zapytać, czy moi sąsiedzi, czy moi bliźni, ci, którzy żyją blisko mnie, którzy obserwują moje życie, obserwują moje zachowanie, moje wypowiedzi, to, jak traktuję swoją żonę, to w jaki sposób odnoszę się do swoich dzieci. Czy oni widząc to wszystko, chcieliby żyć tak samo? Kochani, to jest ten poziom. Czy mój styl życia jest dla nich przykładem, zachętą, czymś, czego pragną? Czy moje życie jest świadectwem autentycznej, niezachwianej, prawdziwej wiary? To jest ten trzeci poziom. Mnie jeszcze wiele potrzeba, żeby to osiągnąć. Ale jak powiedziałem, Bóg nie zmęczył się i nade mną i nad każdym z nas pracuje po to, aby nas obrabiać, szlifować, aby powstał z nas drogocenny, drogocenny kami. Kochani, dziś o tym mówimy. O poziomie naszej relacji z Bogiem. O tym, czym jest wiara. Czym jest wiara, która powinna być czynna w miłości. Jak powiada Paweł w liście do Galacjan w piątym rozdziale. Bo w Chrystusie, zobaczcie, Galacjanom wydawało się, że w Chrystusie, a jak żeby inaczej, w Chrystusie wiele rzeczy jest ważnych. I dlatego się kłócili. Kłócili się między sobą, drażnili jedni drugich, szukali, jak to nazywa Paweł, próżnej chwały. Byli łasi na pochlebstwa, a jednocześnie się im wydawało, że żyją według Ducha. Ale Paweł sprowadza ich na ziemię i mówi: Jeśli chcecie żyć według Ducha, to według Ducha postępujcie, bo w Chrystusie ani to, ani tamto, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Tylko liczy się wiara. Tylko liczy się wiara. Wiara jest ważniejsza. Wiara czynna w miłości. Nie wiara, która służy do przenoszenia gór. Czasem o taką właśnie wiarę zabiegamy, kochani. O wiarę, która miałaby zrobić wrażenie. Tu chodzi o coś innego. O wiarę, która ma podłoże miłości. Miłości do Boga, a też miłości do bliźniego, do człowieka, która patrzy Bożymi oczami. Bo taka jest wiara. Bo taka wiara, kochani, wypróbowana w ogniu. Wiara wypróbowana w ogniu ma większą wartość niż, niż złoto. Amen? Pamiętajmy, kochani, o tych trzech relacjach, o tych trzech poziomach. Relacje z Bogiem. Ja wierzę w to, że Bóg chce być tym, który ma wpływ na moje i Twoje życie. Bóg jest czas, Bóg jest czas łaski. Bóg jeszcze mamy możliwość poprawić to czy owo w swoim życiu, każdy z nas, Bóg chce, żebym był wiernym sługą, żebym był wiernym nawet w tym, co małe. Może to jest coś, co nie ma wielkiego znaczenia. Może tak myślisz. Ale Bóg chce, żebyś w tym był wierny. Czy była wierna? Bo On wynagrodzi tą wierność. On mówi, byłeś wierny w małym. Byłeś wierny w tym, co małe. Byłeś wierny może w wielu niepozornych rzeczach. Chodź, powierzę Ci wiele. Wejdź, wejdź do radości Pana swego. Myślę, że to jest naszym pragnieniem. Amen. To jest także moją modlitwą, żeby usłyszeć kiedyś takie słowa z ust naszego Pana. I tego życzę, drodzy bracia, każdemu z nas i drogie siostry. Niech Pan nas błogosławi. Amen.